Witam serdecznie i zapraszam na kolejny poradnik o podstawach modelowania w aplikacji Fuzja 360. Dziś będę używał techniki modelowania związanej z powierzchnią. Będę tworzył profile, następnie profile zamieniał na powierzchnię, a powierzchni wielu powierzchni utworzę kształt myszy komputerowej. Zapraszam Was na film. Wszystko rozpocznę od utworzenia nowego komponentu. I przeniosę się na obszar roboczy powierzchnia. Bowiem będę tworzył powierzchnię, a z powierzchni budował bryłę myszy komputerowej. Ale wszystko zacznę w tradycyjny sposób, czyli od szkicowania, bo to w szkicowniku utworzę odpowiednie profile. Wybieram powierzchnię i narzędzie. To będzie narzędzie, którego będę używał. Krzywa. Narysowałem na razie taką oto formę. Ale nie dodałem jednego punktu kontrolnego. Czy na takiej formie, na takim kształcie, jaki jest teraz, mogę dodać punkt kontrolny. Klikam prawym przyciskiem myszy i mam możliwość wstawienia nowego punktu dopasowania. Tak to dokładnie się nazywa. Pojawił się plusik. Klikam w tym miejscu. Utworzyłem nowy punkt dopasowania. Teraz taki punkt dopasowania mogę chwycić i użyć manipulatora M i ten punkt wtłoczyć do środka. Przybliżę się, żeby zrobić to dokładnie. I tutaj wtłoczę ten punkt, o, dokładnie na taką głębokość. Teraz wyświetlę uchwyty. I zrobię porządek z niektórymi uchwytami, przynajmniej z tymi początkowymi. Zaznaczę taki uchwyt i wybiorę wiązanie pion poziom. Teraz przeniosę się do widoku, takiego lekko. Z boku zaznaczę cały profil. Prawy przycisk myszy i mogę wybrać operację przesuń, kopiuj. Ale przesuwał, nie będę oryginalny profil, lecz jego kopię. Tworzę kopię. I kopię przesuwa. O 10 mm, powiedzmy. OK. Teraz znowuż mogę uchwycić taki punkt kontrolny, przybliżyć się, wyszukać manipulatora M i przemieścić ten punkt 2 mm do wewnątrz, a jednocześnie go wyciągnąć do góry. I 10 mm. Teraz chwytam ten punkt kontrolny i ten punkt kontrolny również wyciągam, ale powiedzmy na 5 mm. Jak to wygląda z boku? Popatrz. Otrzymałem taki oto profil. Może ten punkt jest za nisko, a więc go jeszcze podbiję. OK. Mogę zakończyć szkicowanie. Utworzyłem dwa profile. Potrzebuję jeszcze kolejne profile. I takich profili mogę tworzyć dowolną ilość. Na przykład rozpoczynając szkic i wybierając właściwą powierzchnię. A więc nowy szkic. Wskazuję na powierzchnię i rysuję
kolejne linie. Mam tutaj punkt styczny i pojawił się kwadracik, jest punkt styczny. Enter. Utworzyłem linię prostą. Teraz z tego samego punktu tworzę kolejną linię. Mam punkt styczny, jadę na taką wysokość i znowuż. Obwódka, kwadracik, punkt styczny. I jeszcze jedna linia. Popatrzmy, co zbudowałem. Pamiętajcie, że te krzywe w tych punktach są ze sobą styczne. Można powiedzieć, że są powiązane. Teraz wykorzystam takie położenie, takie ustawienie obiektu i użyję znowuż narzędzia. Krzywa, mam punkt styczny. Teraz tą krzywą mogę profilować. Uchwycę ten uchwyt i może zastosuję tutaj ustawienie poziom pion. Jest OK. I teraz ten poziom pion. Mam dodatkowe punkty. Mogę je ze sobą łączyć i tworzyć podobne profile. I żeby to zrobić, to muszę dodać kontrolne punkty. Na tej krzywej. Prawy przycisk myszy wstaw punkt dopasowania. Tu i tu wstawię. I znowuż. Tworzę profil. I z tego miejsca to samo. A więc jak widzicie, tworzenie tego typu form wcale nie jest takie trudne. No dobrze. Ustawię tę krzywę w poziomie. I mam tutaj taki charakter obiektu. I chyba tak to wszystko zostawię. Może jeszcze poszukam tego uchwytu. M, manipulator, przybliżę się maksymalnie i spróbuję ten profil wepchnąć do wewnątrz 1 mm. O, tu żeby mieć takie wygięcie. A tu z przodu już postawię na bardziej obłą opcję. Moje profile zostały zakończone, a więc kończę w ogóle szkicowanie. Te linie profilowe będę wypełniał powierzchniami. I zrobię to w następujący sposób. Przejdę do panelu Utwórz i szukam narzędzia Wyciągnięcie złożone. Tutaj w tym narzędziu mam możliwość dołączania linii profilowych i linii torów. Na początek zaczynam od profili. Klikam w plusa i klikam na linię profilową. Plus druga linia profilowa. Została dodana powierzchnia. Jeżeli bym dodał trzecią linię profilową, no to zobaczcie, mam błąd. Za dużo tych profili naraz. A więc ostatni profil usuwam i wracam do stanu poprzedniego. Teraz zajmę się torami, czyli tymi wszystkimi liniami pionowymi. Tak? Pierwszy tor dołączony, drugi i kolejne. Operacja jest zakończona. Tworzę nową bryłę. W panelu bryły pojawiła się bryła dotycząca tej oto powierzchni. Na razie kierunkiem normalnych się nie zajmuję. Zrobię to później. Uaktywniam szkicę i jeszcze raz tworzę wyciągnięcie złożone. Postępuję analogicznie. Nowa bryła. Ukrywam szkicę. Podwracam normalne. Zaznaczę oba obiekty, obie bryły. Zmień. Odwróć normalną,
Już mam właściwy kierunek normalnych. Mam jedną, drugą myszki. Co dalej? Utwórz odbicie. Wskazuję obie bryły i wykonuję odbicie. Wybierz i wybieram płaszczyznę odbicia. Nie wybieram opcji połącz, a wybiorę opcję nowa bryła. Tworzę nową bryłę. I teraz zobaczcie. Mam cztery bryły składające się z różnych powierzchni. Te bryły mogę zaznaczyć i poddać procesowi ich zszywania. Macie zaznaczone na zielono krawędzie zszycia. Klikam OK i teraz mam do czynienia z pojedynczą bryłą, która już przypomina chyba kształt myszy komputerowej. No ale jest otwarta od spodu, na podstawie. W tym celu wybieram narzędzie zamknięcia. Wskazuję na jedną krawędź i automatycznie utworzone zostało zamknięcie. To zamknięcie mogę robić na ostro lub dodać na przykład zamknięcie styczne. Wtedy jest ono takie wybrzuszane. A stopień wybrzuszenia zależy tutaj od tej wartości, którą mogę na przykład zbiorczo regulować. No ale ja wrócę do trybu G0, połączone. Tworzę nową bryłę. Zaznaczam ją, odwracam. Normalną. I te obie bryły po zaznaczeniu zszyję. Dokładnie w tym miejscu. Teraz już nie mam do czynienia z bryłami powierzchniowymi, z powierzchniami składającymi się na profil bryłowy, a dokładnie z bryłą pełną, którą mogę poddać edycji już w tradycyjny sposób. Zresztą, jak oglądaliście mój poradnik o modelowaniu profili czy profilu, to wiecie, jak tworzyć takie profile, jak dzielić bryłę na segmenty, wycinać w niej elementy, dodawać nowe obiekty. I właśnie teraz na filmie przyspieszonym będziecie mieli okazję zobaczyć, jak ten proces przebiega. Jak mogliście się przekonać, ten sposób modelowania w oparciu o powierzchnię i profile jest naprawdę wygodną formą tworzenia bardziej skomplikowanych obiektów pod względem formy. Warto z modelowania powierzchniowego korzystać. Dziękuję za uwagę.